Począć sztandarowy. Sztandar zespołu placówek oświatowych w Olechowicach wprowadzić. Thank you.
Państwa, wszystkich zaproszonych gości. Witam serdecznie naszych czcigodnych kapłanów, księdza Mariana i księdza Józefa. Witam wszystkich gości, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, oświatowych. Witam gorąco i serdecznie naszą młodzież, uczniów z terenu naszej gminy, ze szkoły w Bolechowicach. Witam wszystkich mieszkańców, wszystkich gości zaproszonych. Szanowni Państwo, dziś bardzo wiele powiedziano na temat nadania imienia tej szkole, tej placówce oświatowej. Ja chciałbym w pierwszych słowach bardzo gorąco podziękować Pani Dyrektor za organizację dzisiejszego dnia. To jest naprawdę bardzo wiele pracy, bardzo wiele dni, tygodni przygotowań. Podziękowania na Pani ręce składam również dla wszystkich pracowników, wszystkich rodziców, wszystkich tych, którzy angażowali się w dzisiejsze uroczystości. Dziękuję bardzo. To dzisiejsze święto, święto tej szkoły, święto też naszej gminy. Chcieliśmy w taki sposób bardzo uroczysty i podniosły nadać imię tej szkole przy udziale również radnych Rady Gminy Siłkówka Nowiny, nowej kadencji, którzy też Państwu pokazali ten proces demokracji. Tą demokrację walczyli nasi przodkowie o to, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Pokazaliśmy Państwu w formie właśnie takiej formalnej i czysto prawnej nadanie imienia szkoły. Tak, żebyście Państwo zobaczyli, jak ten proces przebiega. Nie chcieliśmy tego robić w murach urzędu, tylko właśnie dzisiaj na tej uroczystości. Szanowni Państwo, ja tutaj zaprosiłbym do siebie przewodniczącego Rady Gminy i mojego zastępcę. Chcielibyśmy w sposób taki uroczysty przekazać akt nadania Pani Dyrektor Urszuli Wierzbickiej. Zapraszam do mnie mojego zastępcę Łukasza Barwinka i przewodniczącego Zbigniewa Byka, Panią Dyrektor Urszulę Wierzbicką. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr 2/5/2018 Rady Gminy Siłkówka Nowiny z 24 listopada 2008 roku uroczyście nadaje zespołowi placówek oświatowych w Bolechowicach imię pierwszej kompanii kadrowej podpisaną przewodniczący Rady Gminy Siłkówka Nowiny Zbigniew Pych i wójt Gminy Siłkówka Nowiny Sebastian Paczkiewicz. Ja Pani Dyrektor przekazuję akt nadania imienia. Gratulujemy. Gratulujemy całej społeczności szkolnej. Gratulujemy wszystkim mieszkańcom Bolechowic, Woli Murowanej, wszystkim uczniom, którzy do tej placówki uczęszczają, wszystkim tym, którzy z tą szkołą byli związani przez wiele, wiele lat. Szanowni Państwo, życzę, aby ta placówka się rozwijała, żeby ta placówka, ta szkoła była wzorcem szkoły. Z naszej strony, ze strony władz samorządowych gminy Siłkówka Nowiny staramy się o to, aby ten rozwój tej szkoły przebiegał jak najlepiej. Niedawno, na początku tego roku szkolnego, otwieraliśmy rozbudowaną część budynku szkoły, zagospodarowaliśmy poddasze za kwotę blisko 1 mln złotych. W przyszłym roku, w 2019, przeprowadzimy też tę modernizację tego budynku. Szkoła będzie też niedługo otrzyma nowe komputery, będzie nowoczesna pracownia komputerowa dla naszych uczniów. Więc tutaj z naszej strony płynie wszystko, co tylko możliwe, żeby szkoła była naprawdę świetną placówką. Ja dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim organizatorom, wszystkim tym, którzy byli mocno zaangażowani w tą dzisiejszą uroczystość. Dziękuję wszystkim gościom za przybycie i dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Ja jestem bardzo wzruszona i cieszę się od tej chwili, od tego momentu. Nie jesteśmy już bezimienną szkołą podstawową w Bolechowicach, ale szkołą imieniem pierwszej kompanii kadrowej. Poproszę jeszcze raz o wielkie brawa i zaproszę.
Maciejczyk, spółka Jadra, w imieniu kuratora Burzyńskiego pani Dana Maciejczyk.
Państwo Renata i Artur Wierzbicki za nią. Wodociągi Kielerskie w imieniu kuratora
Za chwilę społeczność Zespołu Pracowego Światowego imienia pierwszej kompanii kadrowej w Borowicach otrzyma sztandar, który od dnia dzisiejszego będzie najważniejszym symbolem naszej szkoły. Powrót sztandarowy szkoły do przyjęcia sztandaru wystąpi. Drodzy uczniowie, przekazując nam ten sztandar, symbol honoru, godności i wielkiej miłości do ojczyzny, proszę was, strzeżcie go, a swoją postawą i nauką wzmacniajcie autorytet szkoły. Niech ten sztandar będzie zawsze otoczony szacunkiem. Przyjmujemy ten sztandar jako symbol tradycji tej szkoły. Będziemy ją czcić, szanować i nie sprawimy jego honoru. Szanować nauczycieli i wychowawców. Ślubujemy! Solidnie
wypełniać obowiązki ucznia. Dziękujemy! Godnie reprezentować swoją szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami. Dziękujemy! Dochować wierności sztandarowi szkoły. Dziękujemy! Po ślubowaniu, spocznij. Spocznij, sztandarowy! Wyrażającą uczucia i zawierającą najważniejsze idee i wartości wspólnoty szkolnej. Wybór patrona był dla nas inspiracją do napisania i przyjęcia tego szkołę. Jego autorkami są pani Justyna Wielkus i Bożena Kuźło, a muzykę skomponowała pani Alicja Lasoka. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Do tego szkoły. Poczty sztandarowe! Poczty! Przyjmujemy jako jeden z najważniejszych celów programu naszej szkoły.
Pragniemy, aby słowa twórcy pierwszej kompanii kadrowej „Uczcie się historii, bo jej znajomość jest bardzo potrzebna w życiu” były dla nas wskazówką, czego uczyć i jak uczyć, albowiem takie będą Rzeczypospolite, jak i jej młodzieży kochanie, jak mówił Jan Zamoyski. Dzisiaj roku szczególnym dla kraju, setną rocznicę odzyskania niepodległości, nasza szkoła otrzymała imię pierwszej kompanii kadrowej, która o tę wolność walczyła, która tę wolność nam dała. Z zaszczytem i wzruszeniem przyjmujemy to imię. Przyjmujemy jako dowód jedności między tym, co było, co jest i co będzie. Po co szkole potrzebny jest patron? Fakt, że szkoła posiada patrona, sprawia, że nie jest anonimowa. Posiada swoją tożsamość, buduje tradycję i tworzy swoją historię. Patron to ktoś, kogo podziwiamy i chcemy naśladować. Jego osiągnięcia są dla nas wzorem. W chwilach, kiedy czujemy się zagubieni, warto przyjrzeć się osobom, które dokonały w swoim życiu wielkich czynów. I pamiętajmy, wielki nie znaczy spektakularny, rzucający się w oczy. Ogromną zaletą wielkich ludzi jest skromność. Oni nie uważają, że robią coś niezwykłego. Taki też jest nasz patron, pierwsza kompania kadrowa. Historię dokonań i czynów jest wpisana w los narodu, historię kraju i szkoły. Sztandar, który mieliśmy zaszczyt przyjąć w imieniu całej społeczności szkolnej, jest jednym z symboli tego wychowania, ale to również symbol więzi integrujący szkołę i jej najbliższe środowisko, Polski, narodu i małej ojczyzny. To znak rozpoznawczy, symbol jej historii i tradycji. Sztandar, który od dzisiejszego dnia stanie się symbolem szkoły, wyznawanym wartości, już na stałe wpisze się w nasz ceremoniał szkolny. Uroczystości, które będą się odbywać z jego udziałem. Symbole pomagają nam zachować naszą tożsamość, nie tylko podczas wojny, kiedy trzeba walczyć, ale także może przede wszystkim w czasie pokoju, kiedy bardzo ważne są wyznawane wartości, świadomość korzeni. Celem naszej pracy wychowawczej jest kształcenie młodych, obdarzonych. Wielką wrażliwością ludzi, którzy kochają swoją ojczyznę, swoją małą ojczyznę, znają i szanują jej historię, tradycje i symbole. Jest znakiem łączącym tych, którzy opuszczają progi szkoły, jak i obecnych oraz przyszłych uczniów. Stanowi znak łączący tych właśnie, którzy opuszczają progi, a także pracowników administracji, obsługi, rodziców oraz przyjaciół. Budynek szkoły jest świadectwem ciągłości miejsca, które niezmiernie trwa. Choć zmienia się jego wygląd, zmieniają się uczący, uczniowie, nauczyciele, to jednak niezmiennie pozostaje szkołą, o którą należy się troszczyć i pielęgnować tradycje, obyczaje i jej historię. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Proszę o zabranie głosu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Skrzydła. Szanowna pani dyrektor, szanowne grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie, wszyscy zaproszeni goście, panie senatorze, panie wójcie, księży, drodzy państwo. Kilkanaście dni temu obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchodziliśmy takie urodziny ojczyzny, urodziny Polski. Ale musimy mieć pełną świadomość, że gdyby nie pierwsza kompania kadrowa, która stała się dzisiaj patronem szkoły w Olechowicach, nie byłoby odzyskania przez Polskę niepodległości. Krótko mówiąc, nie byłoby 11 listopada 1918 roku, gdyby nie 6 sierpnia roku 1914, gdyby nie wymarsz z krakowskich Oleanów, tych młodych 167 ludzi, którzy porwali się bić o wolną Polskę. Trzeba o tym pamiętać.
Bo to też powoduje, iż patron szkoły, bo dziś patron waszej szkoły, to choć patron superowy, to jeden z najtrudniejszych, jakie to można sobie wyobrazić. Pierwsza kompania kadrowa to było bardzo młode wojsko. Najmłodszy kadrowiak dwa tygodnie przed wymarszem z krakowskich oleandrów ukończył 14 lat. Oczywiście werbując się do kadrówki w krakowskich oleandrach zataił ten fakt i sprawa dopiero wyszła wiele, wiele lat później. Ale mimo iż miał 14 lat, miał tak dojrzałe serce i tak gorący umysł przepojony miłością do Polski, że postanowił zrezygnować z przywileju wieku i wakacji, tylko ruszyć, bić się o coś, co jest najcenniejsze, o niepodległość. Najmłodszy miał lat 14. Najstarszy żołnierz kadrowki Ignacy Berner miał zaledwie 39 lat. A zatem było to bardzo młode wojsko, co myślę, że warto przypominać wam, dlatego że wy jesteście jeszcze bardzo młodzi, ale to nie znaczy, że nie jesteście przeznaczeni do czynienia rzeczy wielkich, tak jak on. Bo żołnierze pierwszej kompanii kadrowej, oprócz tego, że byli przepojeni i mieli w sobie taką ogromną miłość do Polski, mieli coś jeszcze, co chciałbym, aby stało się życzeniami dla społeczności szkolnej tu w Bolekowicy. Oni bardzo głęboko wierzyli w to, że można dokonywać rzeczy, które z pozoru wydają się niewykonalne. Że trzeba sobie stawiać cele, które są właściwie nie do osiągnięcia. Oni uwierzyli w te słowa, które wypowiedział do nich Józef Piłsudski, że chcieć to móc, że trzeba wierzyć w to, że odniesie się sukces na każdym polu i w każdej dziedzinie życia. Im się to udało w wymiarze moralnym, politycznym, militarnym, Polska odzyskała niepodległość. Ale oni uczą nas, że trzeba sobie stawiać zawsze bardzo wysokie cele. Że trzeba tę przysłowiową poprzeczkę stawiać bardzo wysoko. I nigdy nie zwątpić, że się danego celu nie osiągnie. Tym celem może być doskonałe wykształcenie, tym celem może i powinna być rodzina. Tym celem wreszcie powinna być ojczyzna, silna, dumna i wielka. Myślę, że ta lekcja płynąca z pierwszej kompanii kadrowej to nauka dla nas wszystkich, bez względu na to, że mamy 7-8 lat, czy nieco, nieco więcej. I wreszcie, drodzy Państwo, niezwykle cieszę się, że to właśnie ta szkoła otrzymuje to dumne imię. Bo jak Państwo wiedzą, przez wiele, wiele lat marsz takiej pierwszej kompanii kadrowej, którego miałem zaszczyt być komendantem, przez 16 lat kwaterował w murach właśnie tej szkoły. I wtedy pojawiały się też pomysły, że warto by było może, aby ta szkoła, druga w Polsce, bo pierwsza jest w Kielcach, ale druga w Polsce nosiła to imię. I to się dzieje właśnie dziś. Dziś, kiedy jesteśmy jeszcze w tej atmosferze urodzin Rzeczypospolitej, urodzin ojczyzny, setnych urodzin. Bardzo serdecznie gratuluję Panie Dyrektor, gratuluję Państwu, którzy tutaj w murach tej szkoły wykropują młodzież i gratuluję wam, dlatego że wasi rówieśnicy i nieco starsi dokonali przed 100 lat rzeczy, wydawało się niemożliwe. Życzę wam, abyście też dokonywali tak jak oni rzeczy wspaniałych, cudownych i żeby każde pole waszej działalności, aktywności kończyło się tak jak dla nich sukcesem. Bo proszę Państwa, już kończąc, w polskiej historii wiele jest zrywów, wiele jest momentów, które niestety kończyły się klęską. A wybacz w pierwszej kompanii kadrowej zakończył się sukcesem. Oni tak bardzo wierzyli w to, że Polska odzyska wolność, tak bardzo się dla tej wolności poświęcili, że po 4 latach Polska suwerenność odzyskała, a my możemy dzięki nim mówić po polsku. Wszystkiego najlepszego tej wspaniałej placówce w Bolekowicach. Trzymajcie się i słuszcie tak jak oni, nie podejmuj Polsce. Dziękuję bardzo za te piękne i mądre słowa. W naszej szkole powstało miejsce poświęcone pamięci i patronom. Zamieściliśmy tam tablicę. Tablicę zaprojektował i wykonał artysta plastyk.
Bardzo prosimy księży Mariana Olińskiego i Jana Kubicza, wójta gminy Sikórka Nowina, pana Sebastiana Nowaczkiewicza, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka i pani dyrektor Urszuli Wierzbicką o odsłonięcie i poświęcenie dla Wysokiej Kuczci Patrona, która zajmuje się w moim szkole. Prosimy również uczniów o złożenie kwiatów pod tablicą.
pierwszego numeru. Polacy pokonani w dobiciu przez zaborców, tęsknili za wolnością, za ojczyzną, modlili się. Aż wreszcie, w naszym tydzień, 1 sierpnia 2014 roku, rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. W sercach Polaków została nowa nadzieja na odzyskanie Ukrainy wolności, ponieważ Rosja, Austria i Rus rozpoczęli między sobą wojnę, Polacy musieli walczyć przed obcych armii. Los i trzy nas straszy. W wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych pięków, słychani warna tchów, stoimy na wśród siebie, ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, cały świat w ogniu drży. W wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Robiła matka synowi, wędrę w nocy nad ranem. Piękne, wygodne skarpetki, ciepłe skarpetki wojniane. Chyliła się głowa matczyna nad najtkliwszą robotą. Poruszały się drudy, złote jak zniszczone z ochotą. Tam jak dawniej, kręcąc krzesło pomoga ospała. A tam gdzie syn, szrapnele, odzierają żołnierzy z ciała. Lecz matka wie, nie opuści syn biegły ranka macierzy. Nie bawią wolno, że wróci. To się od niego zależy. I wtedy włoży skarpetki do mnie na nogi. I będzie słońce na świecie. I spokój błogi. Wybiła wielka godzina. A krwawą matką idę bój. Żołnierska trąbka woła. Żołnierski na mnie strój, a w ręku mnie szajowa. Na polach jedną śnieg dobitnie. Lecz w duszy zarwie sobie widzi. Jeśli powrócę matko, ten dzień będzie dniem wesoła. Zapukam cicho w sień, majowy zrobił ziela. Stóp szpatą twoje i złożę starym szyjnej obroże. Gdyby w najnowszym matko ty, wraz z tym pacierzem, uczyła spodnie i służący, pomyśl się odległ żołnierzem, że z jego głowy więcej słowa nademną kochanka sława. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup.
Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć o oswobodzenie ojczyzny. Skończył się to nasz czas pokoju. Teraz pełna gotowość. Przed nami leży ziemia ojców naszych od ponad 100 lat niewoli. Przyszliśmy, by ją wyzwolić. Jesteśmy pierwszy regularnym oddziałem Wojska Polskiego, jaki pojawił się tu od ponad 100 wieku. Przyszliśmy i nie odejdziemy, aż Polska będzie wolna. Warszawo, słyszysz? Warszawo, zgruzległy stary świat, pod drożną dość chustką krwawą. Od swych więziennych krat, starego miasta załogi, w dalszym armatni kuch. Płyną i płyną skądś łuki, drżą okna i tętni bruk. Ruszyli dla świętej sprawy, gdzie rozkaz wodza padł. Z Krakowa aż do Warszawy, krwią znacząc każdy ślad. Śmierć niosąc ludowi pałą, szli kruszy w darstwę mocą. Śmiała się z uchwałą, marsza przed dzień i moc. Kury na świat i kurnie, kiedy do Stanów Zjednoczonych oznajmił, że Polska powinna istnieć wolna, zjednoczona i niepodległa. A teraz znowu nam się miało marzyć. Polska, co sobą będzie gospodarować? I siać, i zbierać własnego gumna. A teraz znowu nam się śni polskie państwo. Komu zabierzeć już nie będzie gumna, lecz w świecie słowiańskim państwo. A potem dalej Polska nam się marzy, jak taka płonka słowiańskich okaże. Dzielnością, mocą i mądrością wielka, mistrzyni życia i nauczycielka. Thank you.
jesienicy Mariusz. Zadziwiające są te pieśni żołnierskie, mówią o śmierci, ale zawierają także ducha optymizmu. To był chyba jedyny sposób na przetrwanie do raczej drogi dziewczynki losu. Żołnierze zdychali w pieśniach do swych najbliższych, do tych najukochańszych. Ciągle marzyli o wolnej ojczyźnie. Legioniści byli wszędzie w Legionarii, a dziewczęta często wzdychały do nich, bo to wojacy i w mundurach, i tacy bohaterscy, a potrafili zawracać dziewczętom wolę. Oj, potrafili. Wiadomości z pierwszej ręki! Jezus miał aresztowany! Kto cię woła, kierownictwo? Kto cię woła, mój? Wołała mnie polska matka, każda wioska, każda chatka. Aby wszedł na znój, aby wszedł na znój. Kto cię wzywał, kierownictwo, abyś rzucił dom? Wzywały mnie krzywdy bóle, za kajdany, za niewolę. Kto cię wiedzie, kierownictwo, ten daleki świat? Patrzysz, stary, krzyż z Dalibery, o kościuszce myśl ofiarna i ten biały ptak, orzeł, biały ptak. Bóg cię prowadzi, legionisto, na ten wielki trud. Niech zadzwoni Zygmunt zwierzy, niech zwycięstwa wieści przybierze. Wyznał wolność lud, wyznał wolność lud. Rok 1918. Wielka radość. Koniec pierwszej wojny światowej. Tymczasem na ziemiach polskich rozwoju się pierwsze zadążenie w tego państwa. Polacy nie siedzą bez Rzymu. Dodatek nadzwyczajny! Dodatek nadzwyczajny! Poza mnie pierwszy rząd! W Warszawie i Łodzi rozbrajają Niemców! Sam widziałem! Tak, tak, to prawda, też widziałem! Gdy nazywano wzorowi operetę. Ludzie na ulicę śpiewają z Mikołajską czułę. Pójdziemy na ulicę na obyć Wielkopolskie, co wnętrzy się wyprzedza. Chłopaki, wolność! Nareszcie wolność! Z głębi dziejów, z krajów
Prosimy nas
Thank you.
zdaje. Te słowa dedykuję wszystkim Państwu, którzy przybyliście na tą dzisiejszą uroczystość i żeby już nie przedłużać. Przygotowanie tej uroczystości to naprawdę wielki ogrom pracy, dlatego serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, uczniom, pracownikom, rodzicom, którzy pomagali mi w tych działaniach, żeby ta uroczystość była piękna, żeby